Cześć. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o jednym z najbardziej znanych porwań. Będzie to sprawa uprowadzenia Elizabeth Smart. Jestem pewna, że jeśli interesujecie się tematem kryminalną, to słyszeliście już o tej sprawie. Jednak mimo to mam nadzieję, że ten film będzie dla większości z Was interesujący. Nawet jeśli już ją znacie, to jestem pewna, że dowiecie się w tym filmie jakichś faktów, o których jeszcze wcześniej nie słyszeliście. Elizabeth Ann Smart urodziła się 3 listopada 1987 roku w Salt Lake City w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Miała 5 rodzeństwa, a jej rodzicami byli Edward i Lois Smart. Byli to mormoni i byli bardzo religijnymi ludźmi. Elizabeth, można powiedzieć, że była idealną córką. Była grzeczna, mądra, nie sprawiała problemów zarówno w domu, jak i w szkole. W wolnym czasie lubiła grać na harfie oraz jeździć konno. Nigdy nie spotykała się ze znajomymi, bardzo rzadko wychodziła z domu, wieczorami praktycznie nigdy nie chodziła na imprezy, nie miała chłopaka. Nigdy nie wkroczyła właśnie w ten wiek buntu, mimo że była nastolatką. W momencie porwania miała 14 lat, jednak nigdy właśnie nie buntowała się wobec swoich rodziców, zawsze była im bardzo posłuszna. Jednak jej sielankowe życie zakończyło się 4 czerwca 2002 roku. Rodzina jak zwykle zjadła razem kolację i odmówiła wieczorną modlitwę. Później dzieci poszły do swoich pokoi spać. Elizabeth dzieliła pokój ze swoją 9-letnią siostrą Mary Catherine. Jednak w środku nocy zdarzyło się coś, czego nikt nie mógł się spodziewać. Do pokoju dziewczynek wszedł włamywacz. Mary Catherine obudziła się pod wpływem hałasów, jednak nadal udawała, że śpi. Zobaczyła wtedy mężczyznę, który grozi Elizabeth bronią. Mary Catherine była przerażona, wiedziała, że nie może dać porywaczowi znać, że nie śpi i wszystko widzi, dlatego jak najlepiej umiała, udawała, że się nie obudziła. Gdy tylko porywacz z Elizabeth opuścili pokój, pobiegła, żeby poinformować o tym rodziców, jednak okazało się, że porywacz nadal był w domu i o mało co jej nie zauważył. Przerażona wróciła do pokoju i położyła się do łóżka na kolejne 2 godziny, żeby odczekać wystarczająco czasu i upewnić się, że jego nie ma już w domu. Później wstała i poszła do sypialni rodziców, obudzić ich i powiedzieć, że Elizabeth nie ma. Rodzice początkowo jej nie uwierzyli, myśleli, że coś jej się przyśniło, albo Elizabeth na przykład wyszła do toalety i Mary Catherine ubzdurała sobie, że jej siostra zniknęła. Jednak po przeszukaniu domu okazało się, że jednak mówiła prawdę. Elizabeth nigdzie nie było, a gdy rodzice weszli do kuchni i zapalili tam światło, zauważyli, że moskitiera, którą przykryte było otwarte okno, została przecięta i było wiadomo, że prawdopodobnie właśnie tędy włamywacz dostał się do domu. Było około 2 w nocy, gdy rodzice poinformowali policję, która natychmiast przyjechała na miejsce zdarzenia i niestety nie zaczęli zabezpieczać śladów. To był jeden z wielkich błędów właśnie rodziny oraz policji, ponieważ oprócz policji Edward, ojciec rodziny, zadzwonił również do swoich krewnych, którzy przyjechali na miejsce, żeby ich wspierać, jednak przez to mogli zniszczyć jakiekolwiek dowody i ślady pozostawione przez porywacza. I miejsce właśnie tego porwania, miejsce zbrodni nie zostało przez policję dostatecznie zabezpieczone, więc jedyne co mieli, jedyna poszlaka jaką mieli, to zeznania jedynego świadka, czyli właśnie 9-letniej Mary Catherine. Dziewczynka zeznała, że słyszała, jak jej siostra rozmawia z porywaczem. Podobno pytała go, dlaczego to robi, jednak on nie odpowiedział. Groził jej, z tego co widziała, pistoletem i mówił jej, że jeśli wyda jakikolwiek dźwięk, jeśli zacznie krzyczeć, to zastrzeli ją i całą jej rodzinę. Elizabeth była więc mu bardzo posłuszna i zrobiła wszystko, co chciał. Policja wtedy w ramach takiego właśnie rutynowego przesłuchania zapytała ją, czy poznała głos tego porywacza i ku jej zdziwieniu powiedziała ona, że tak, jednak nie mogła sobie przypomnieć, do kogo ten głos należał. Podała ona również policji rysopis sprawcy i według niego był to biały mężczyzna, który miał między 30 a 40 lat. Zeznała, że był wzrostu jej starszego brata Charlesa, który miał wtedy 1,75 m. Miał na sobie jasne ubrania, na głowie kaszkiet, spod którego wystawały ciemne włosy. Powiedziała również, że miał ciemne włosy na dłoniach
i zeznała właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, że miał on przy sobie broń palną. Od razu zaczęto podejrzewać, że porwanie Elizabeth miało podłoże seksualne, że została ona porwana w celach handlu żywym towarem, ponieważ była ona właśnie w tym wieku największego zagrożenia, około 14 lat i też była bardzo ładną dziewczynką. Miała blond włosy, jasne oczy, bardzo jasną skórę, dlatego uznano, że jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna porwania. Policja zaczęła przesłuchiwać rodzinę i niestety byli oni traktowani bardzo źle, byli traktowani jak podejrzani. Były im zadawane takie pytania jak, czy uprowadziłeś Elizabeth, czy zabiłeś Elizabeth. Te przesłuchania trwały nawet do 8 godzin, były bardzo męczące i bardzo krzywdzące dla rodziny, która wiedziała, że nie ma z tym nic wspólnego i bała się, że policja nie zajmuje się tym, kto mógł to zrobić, tylko skupia się na nich. Jednak przez to, że chcieli, żeby to śledztwo przebiegło jak najlepiej i sprawa została jak najszybciej rozwiązana, to pomagali policji. Poddawali się wszystkim badaniom, wariografem, które policja zlecała, dawali próbki DNA i zeznawali wszystko, mówili wszystko, wszystkie najmniejsze szczegóły, nawet na temat takich prywatnych spraw rodzinnych. Wszystko, aby policja mogła jak najszybciej oczyścić ich z podejrzeń i przenieść się, by szukać prawdziwych sprawców tego zdarzenia. Informacje o podejrzewaniu rodziny niestety wyciekły do mediów i zaczęła się na nich nagonka. Jednak w tym samym czasie policja znalazła nowego podejrzanego. Był nim Richard Risi. Znał on rodzinę, ponieważ kilka miesięcy wcześniej pracował przy remoncie ich domu i pozostawał z rodzicami Elizabeth w bardzo przyjacielskich stosunkach, jednak dla policji był podejrzany ze względu na to, że miał on kryminalną przeszłość i odsiadywał już wyroki więzienia. Gdy zaczęło się jego przesłuchanie, on natychmiast zaprzeczył, powiedział, że nie ma nic wspólnego z porwaniem Elizabeth, jednak policja mu nie uwierzyła i dodatkowo w jego przyczepie, w której mieszkał, odnaleziono przedmioty należące do rodziny Smart, które prawdopodobnie ukradł. 21 czerwca 2002 roku zdjęcia Richarda zaczęły pojawiać się w mediach jako głównego podejrzanego w sprawie uprowadzenia Elizabeth Smart. Jednak gdy zobaczyła je Mary Catherine, od razu przyszła do taty i zapytała, dlaczego w telewizji pokazują zdjęcia Richarda, przecież to nie był on. Ed natychmiast zgłosił się na policję z tą informacją, jednak policja nie uwierzyła małej Mary Catherine. Ze względu na to, że była ona mała, uznali, że było zbyt ciemno, żeby mogła rozpoznać sprawcę. Jednak biorąc pod uwagę, że były to jedyne dowody, które oni mieli, właśnie jej zeznania, myślę, że to było bardzo nieodpowiedzialne ze strony policji, żeby zlekceważyć jej zdanie. Miesiąc później, 21 lipca, Richard Risi nadal znajdował się w areszcie i pod stałym nadzorem policji i w tym czasie został dokonany bardzo podobny atak na dom kuzynki Elizabeth. Również ktoś próbował się tam włamać, jednak rodzice obudzili się zanim ktokolwiek mógł wejść do domu. Jednak wyglądało to bardzo podobnie, ponieważ również została przecięta moskitiera w oknie oraz podstawione zostało, tak samo jak w przypadku porwania Elizabeth, krzesło pod okno, by móc łatwiej tam wejść. Jednak w przypadku porwania Elizabeth było to uzasadnione, ponieważ okno znajdowało się dosyć wysoko. Tutaj okno znajdowało się bardzo nisko, więc nie było potrzeby tego krzesła. Policja podejrzewała, że to dlatego, że ten włamywacz próbował właśnie jak najbardziej upodobnić tamto porwanie do tego, żeby łatwiej było skojarzyć te dwie sprawy i żeby jakby pokazać, że to był on. I było prawie pewne, że tych obu włamań dokonała ta sama osoba, ponieważ informacje, jak to porwanie wyglądało właśnie w przypadku tej moskitiery i tego krzesła, nie zostały podane publicznie, więc wiedziała o tym tylko osoba, która to zrobiła. Jednak nadal nie oczyszczono Richarda Risi z zarzutów na temat porwania Elizabeth Smart, mimo że było wiadomo, że na pewno nie dokonał tego drugiego włamania. Kilka tygodni później, 8 sierpnia, nadal znajdując się w swojej celi, Richard miał zapaść i został przewieziony do szpitala. Jednak lekarzom nie udało się polepszyć jego stanu i zmarł 3 dni później. Bardzo właśnie tragicznym elementem tej sprawy jest to, że Richard zmarł jako podejrzany w sprawie porwania Elizabeth i nigdy nie dowiedział się, że z tych zarzutów został oczyszczony. I kolejnym elementem było to, że nie pozwolono jego żonie się z nim pożegnać, nie wpuszczono go do jego sali, ponieważ uważano, że właśnie jest on brutalnym porywaczem i prawdopodobnie mordercą, ponieważ w tym momencie według policji były bardzo małe szanse na to, że Elizabeth jeszcze żyje. Żona Richarda, Angela, nigdy nie pogodziła się ze śmiercią męża i obwiniała za nią policję.
W 2015 roku popełniła samobójstwo i jej syn Trevor powiedział, że mimo że oficjalną przyczyną śmierci jego matki było samobójstwo, to jednak według niego zmarła ona z powodu złamanego serca. Pierwszy, największy przełom w sprawie nastąpił 28 października 2002 roku, 129 dni po uprowadzeniu Elizabeth, kiedy około 10:30 do pokoju swoich rodziców przybiegła Mary Catherine i powiedziała swojemu tacie, że przypomniała sobie, do kogo należał głos, który słyszała tej tragicznej nocy. Powiedziała, że należał on do Emanuela. Edowi zajęło kilka sekund przypomnienie sobie, kogo ma na myśli jego córka, jednak po chwili uświadomił sobie, że chodzi o ulicznego kaznodzieję, który był w ich domu kilka miesięcy wcześniej. Podobno matka, Lois, spotkała go na ulicy i po rozmowie z nim dowiedziała się, że jest bezdomny. Ponieważ była bardzo religijną kobietą i też bardzo nastawioną właśnie na pomoc innym, to postanowiła pomóc mu w lepszym starcie w dalsze życie i chciała mu dać szansę, żeby trochę zarobił. Dlatego po tym, jak dowiedziała się, że pracował wcześniej na budowie, postanowiła dać mu pracę przy renowacji ich domu rodzinnego. I tak właśnie Emanuel dostał się do ich domu i wiedział, kto tam mieszka, wiedział, jaki układ ma ten dom, wiedział też o istnieniu Elizabeth, jej siostry i reszty rodzeństwa. Policja jednak nic nie zrobiła, aby odnaleźć tego mężczyznę. Zignorowała kompletnie tę bardzo ważną nową informację. Po 6 tygodniach bezczynności Edward zirytował się i postanowił stworzyć portret pamięciowy tego mężczyzny. Na początku 2003 roku portret ten został wypuszczony w mediach i rodzice wydali apel o jakiekolwiek informacje na temat tego tajemniczego mężczyzny. Bardzo szybko zgłosiła się do nich kobieta, która twierdziła, że jest siostrą właśnie tego poszukiwanego mężczyzny. Powiedziała, że nie ma z nim w tym momencie kontaktu i nie wie dokładnie, gdzie on mieszka. Jednak bardzo ważną informacją, którą przekazała, było to, że wie o tym, że posiada on namiot w górach. Nie wie dokładnie, w którym miejscu, ponieważ nigdy tam nie była. On nie zapraszał tam żadnych członków rodziny. Jednak wie, że on właśnie mieszka na kompletnym odludziu w namiocie. Podobno stworzył on również własną religię, której był przywódcą. W tym samym czasie policja zaczęła dostawać coraz więcej zgłoszeń na temat podejrzanej trójki osób chodzących po mieście, dziwnie ubranych, ponieważ całkowicie na biało, były to dwie kobiety i mężczyzna i kobiety były całkowicie zakryte, jedyne co było odsłonięte to oczy. Lokalna społeczność zaczęła nazywać ich Marią i Józefem. I właśnie od jakiegoś czasu zaczęła pojawiać się z nimi młoda kobieta. Wujek Elizabeth natychmiast skojarzył te fakty i powiedział, że to nie może być przypadek, że to nie może być przypadek, że siostra Emanuela powiedziała, że był on właśnie tym takim dziwnym przywódcą religijnym i nagle tutaj chodzi mężczyzna, który jest nazywany Józefem, chodzi w dziwnych strojach i nagle pojawiła się z nimi młoda dziewczyna. Wiedział, że to musi być Elizabeth. Zaczęto poszukiwania tego mężczyzny. Szybko ustalono, że nazywa się on Brian David Mitchell. Nie wiedziano jednak, że w tym momencie, gdy zaczęły się poszukiwania, znajdował się on w areszcie, jednak nie w Salt Lake City, a w San Diego. Został aresztowany za włamanie do kościoła, jednak te sprawy nie zostały ze sobą powiązane. Policja w San Diego nie wiedziała, że jest on poszukiwany w Salt Lake City, więc wypuścili go po przesłuchaniu. Dopiero 12 marca 2003 roku, aż 278 dni, czyli 9 miesięcy po porwaniu Elizabeth Smart, ta sprawa wreszcie została rozwiązana. Pewna kobieta, która słyszała o poszukiwaniu tej podejrzanej trójki, zobaczyła ich przy stacji benzynowej w Sandy w stanie Utah. Natychmiast zadzwoniła ona na policję i po przyjeździe funkcjonariusze zatrzymali trójkę i zaczęli ich przesłuchiwać. Mężczyzna powiedział, że nazywa się Peter Marshall, jest ze swoją żoną Juliet Marshall, a najmłodsza kobieta to ich córka Augustine. Policjanci wiedzieli, że muszą jak najszybciej wziąć Augustine i przesłuchać ją samodzielnie. Gdy to zrobili, ona nawet bez pytania powiedziała, że nie jest Elizabeth Smart i zaprzeczała jakimkolwiek podejrzeniu na ten temat, mimo że policjanci nawet o to nie zapytali. Policjant w pewnym momencie wyjął zdjęcie poszukiwanej Elizabeth i przedstawił ją do twarzy Augustine Marshall i powiedział, że to jesteś ty. Nie ma możliwości, żebyś to nie była ty, po prostu się przyznaj, tylko o to mi chodzi. Ona kilka razy zaprzeczała, jednak ostatecznie załamała się,
popłakała i przyznała, że jest Elizabeth Smart. Natychmiast poinformowano również Edwarda i polecono mu, żeby przyjechał jak najszybciej na posterunek. Nie zdawał sobie on sprawy, że Elizabeth została odnaleziona, myślał, że po prostu jest kolejny fakt w sprawie. Jednak gdy przyjechał na posterunek, został poproszony o zidentyfikowanie młodej kobiety, która została odnaleziona i od razu, jak tylko ją zobaczył, wiedział, że jest to jego córka Elizabeth. Zapytał ją, czy to ty, a ona natychmiast odpowiedziała, że tak, to ja, tato. I wreszcie po 9 miesiącach została zwrócona swojej kochającej rodzinie. Po powrocie do rodziny Elizabeth opowiedziała, co działo się z nią przez te ostatnie 9 miesięcy, które, jak sama określiła, spędziła w piekle. Tego tragicznego wieczora, gdy mężczyzna wszedł do jej pokoju, nie groził on jej pistoletem, tak jak myślała Mary Catherine, a nożem. Powiedział, że jeśli wyda jakikolwiek dźwięk, to ją zabije, więc była mu bardzo posłuszna. Gdy wyszli z domu, zaczęli kilkugodzinną wędrówkę pod górę. Było jej zimno, ponieważ był środek nocy, a ona miała na sobie tylko piżamę i była boso. Szli przez wiele, wiele kilometrów, aż w końcu dotarli do namiotu, w którym czekała kobieta. Przedstawiła się jako Wanda. Była to Wanda Barzee, żona Briana Davida Mitchella. Początkowo była ona bardzo miła dla Elizabeth. Umyła jej stopy, a później poleciła jej, żeby przebrała się z piżamy w szlafrok, który jej dała. Elizabeth odmówiła, ponieważ była bardzo wstydliwa. Jednak w tym momencie Wanda przestała być miła. Powiedziała, że jeśli tego nie zrobi, to Mitchell przyjdzie i zerwie z niej piżamę. Dlatego Elizabeth podporządkowała się i mimo wstydu przebrała. Później tej samej nocy Brian David Mitchell przyszedł do tego namiotu i odprawił dziwną ceremonię. Powiedział, że jest to ceremonia zaślubin i od tego momentu jest ona jego żoną. A później nastąpiło skonsumowanie małżeństwa i niestety ją zgwałcił. Podobno godzinami potrafił siedzieć i opowiadać jej niestworzone historie. Opowiadał, że jest Bogiem, że jest aniołem, że zmartwychwstanie, ale że do tego zmartwychwstania potrzebne mu jest poślubienie kilku dziewic, które właśnie niedługo porwie i Elizabeth miała być pierwszą z nich. Otrzymała ona nowe imię, Esther. Było to imię zaczerpnięte ze Starego Testamentu i to właśnie tylko nim zwracali się do niej porywacze. Była ona codziennie gwałcona, czasem wielokrotnie. Była zmuszana do oglądania filmów pornograficznych. Była również zmuszana do brania narkotyków i do picia alkoholu. Codziennie również jej porywacze grozili jej, że ją zabiją, więc każdy dzień żyła w strachu i myślała, że będzie jej ostatnim. Podczas śledztwa okazało się, że kilka miesięcy wcześniej Elizabeth była bardzo bliska odnalezienia, ponieważ razem ze swoimi porywaczami była w publicznej bibliotece, gdzie pewna kobieta rozpoznała jej oczy i była pewna, że widzi właśnie Elizabeth. Zadzwoniła na policję, jednak gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce i zaczęli rozmawiać z mężczyzną, który później się okazało był Brian David Mitchell, powiedział on, że jest to jego córka i jego żona, czyli trzymał się swojej wersji wydarzeń. Powiedział również, że ich stroje nie mogą być zdjęte, ponieważ są elementem ich religii oraz że ich religia zakazuje kobietom rozmawiania w miejscach publicznych. Policjant wtedy nie podważał tego zdania, nie miał podstaw, żeby właśnie naruszyć jego wolność wyznania i wolność do wyrażania swojej religii, więc musiał odjechać. Na szczęście już w 2010 roku zapadły wyroki w sprawie Elizabeth Smart. Brian David Mitchell otrzymał dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, a jego żona Wanda Barzee również otrzymała wyrok pozbawienia wolności, jednak kończy się on jej w 2024 roku i wtedy będzie wolną kobietą. Mimo tych tragicznych wydarzeń Elizabeth udało się powrócić do normalnego życia. Miała ona niestety takie myśli ze względu na to, że pochodziła z bardzo religijnej rodziny, która bardzo podkreślała wagę czystości. Było to, że czuła się właśnie, że już nigdy nikt jej nie pokocha ze względu na to, co się jej stało w przeszłości. Jednak na szczęście udało jej się znaleźć szczęście. Poślubiła cudownego mężczyznę, Matthew Gilmora, i w tym momencie ma z nim dwójkę dzieci. Przemawia publicznie i pomaga rodzinom, których bliscy zostali uprowadzeni. Jest również aktywistką i walczy o prawa i bezpieczeństwo dzieci.
Ja w tym momencie bardzo serdecznie polecam Wam TED Talk, który zrobiła Elizabeth, w którym opisała właśnie te 9 miesięcy, które spędziła ze swoimi porywaczami. Oraz na YouTubie dostępny jest również cały film, w którym pokazana jest jej historia od momentu porwania aż do odnalezienia. Więc jeśli interesuje Was ta sprawa i chcielibyście zobaczyć nie tylko jak ja o tym mówię, ale również taką właśnie wizualizację, to bardzo zachęcam Was do obejrzenia tamtego filmu. To jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten film był dla Was interesujący. Jeśli tak było, to zachęcam Was do subskrybowania. Jeśli macie jakiekolwiek fakty na temat tej sprawy, to zostawcie je w komentarzach i bardzo chętnie o nich przeczytam. Również jeśli macie propozycje, jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to również dajcie mi znać. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!